Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. 26 listopada. No, myślę, że niektórzy przygotowują się do tego, aby wyjść do pracy, do szkoły. Niektórzy są w podróży. Ja z całą pewnością zaliczam się do tych, którzy są właśnie w tej trzeciej kategorii. Dzisiaj będziemy podróżować. Za chwilę lecimy do Warszawy i dalej. Także macie na chwilę ze mną spokój. Ale zanim ten święty spokój nadejdzie, to kilka jeszcze zasadniczych informacji. Także pozdrawiam wszystkich z włocławskiego lotniska w oczekiwaniu na połączenie. Tak, 26 listopada, piątek, to jest 330 dzień roku. No, w ten weekend mamy... Albo inaczej, sponsorem tego weekendu jest Andrzej. Z całą pewnością sponsorem tego weekendu jest Andrzej, bo to jest weekend andrzejkowy, także w sposób oczywiście bezpieczny, ale pamiętajmy o Andrzejach i spędźmy z nimi troszeczkę czasu, ale także to jest weekend pełen emocji sportowych, bo przypomnę, że skoki narciarskie, tak, a jesteśmy w sezonie. Skoki tym razem nasi reprezentanci zmierzą się w Finlandii, także trzymamy bardzo mocno kciuki. Zobaczymy, czy Żyła, czy Kubacki. No, liczymy, że któryś z nich stanie, moi drodzy, na podium w sobotę, w niedzielę. Pierwsza w sezonie indywidualna rywalizacja o punkty. A myślę, że tego. Myślę, że jakoś sobie poradzimy. Moi drodzy, co dalej? Krótki przegląd tego, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. Ruszyliśmy z kolejnym etapem budowy tramwaju na Popowice. Rozpoczęliśmy przebudowę torowiska w ulicy Milenijnej. Wiem, tam jest troszeczkę kłopotów. To jest duże skrzyżowanie, dość skomplikowane, także wszyscy, którzy jadą w kierunku zachodnim albo z kierunku zachodniego jadą do centrum, mogą napotkać i napotykają już od jakiegoś czasu utrudnienia na tym skrzyżowaniu ulicy Milenijnej z Popowicką. Wybaczcie, to jeszcze chwilę potrwa, natomiast w tej chwili te prace, które zaczęliśmy, wiążą się między innymi z budową rozjazdu umożliwiającego przejazd tramwaju właśnie w kierunku ulicy Lotniczej, no i wymiana rozjazdów w stronę ulicy Legnickiej, ale to wszystko po to, by kiedyś było piękniej. No i budowa rozjazdu na skrzyżowaniu ulicy Lotniczej i Milenijnej jest niezwykle właśnie istotna dla tego układu komunikacyjnego. Ona także zapewni tramwajom w tej docelowej organizacji ruchu odciążenie ulicy Legnickiej. Tak? Pamiętajmy, że ulica i tramwaj w ogóle w ciągu ulicy Długiej, ulicy Popowickiej, tak, pozwoli odciążyć tą długą oś ulicy Legnickiej. No dobra, no to tam kolejne prace. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Popowic i Kozanowa. Lekkie, mówię, utrudnienia jeszcze, ale damy radę, myślę. No dobra, moi drodzy, dziękuję także, bo w poniedziałek odbyło się takie spotkanie jeszcze w oktawie Dnia Pracownika Socjalnego z emerytowanymi pracownikami socjalnymi na Oporowie. Bardzo za to spotkanie dziękuję, w szczególności Bronce Rościńskiej, która je organizowała. Widzę, że całkiem sporo Państwa jest. Seteczka, szykujecie się do pracy, do szkoły. Dobra, fajnie, że jesteście. Moi drodzy, przygotowano, mamy dokumentację projektową na remont wzgórza Partyzantów, czyli bastionu Sakwowego. Przypomnę, prawie 20 milionów będziemy musieli wydać na to zadanie, ale co ważne, czekajcie sobie tylko tą kamerkę tak bardziej. O tak, o. Moi drodzy, ale to jest niezwykle ważne, takie miastotwórcze miejsce w centrum Wrocławia, także bastion Sakwowy wzgórze Partyzantów odzyska swój dawny ład. Na górze może kiedyś uda nam się w kolejnym etapie odbudować Gloriettę. A na pewno w tym pierwszym etapie zrobimy rewaloryzację tej kolumnady z częścią placu przed nią i fontanną. Naprawdę będzie pięknie, myślę, że będziemy się tam spotykać na spacerach. We wtorek także spotkanie było z szachistami. Informowałem Was o tym, że Wotum SA Polonia Wrocław obroniła duży nowy
duże nowe mistrzostwo Polski, kolejny raz złoty medal w rozgrywkach PGNiG Ekstraligi. Polonia tym razem wyprzedziła no, bardzo zresztą utytułowaną ekipę z Katowic GKS-u Wasco Hetman. No i super. Także Wrocław szachami stoi, nie tylko, bo jest wiele innych równie ciekawych dyscyplin. Mówiłem wam także i przedstawiałem we wtorek takie założenia do planu finansowego, do budżetu na przyszły rok. Wczoraj radni miejscy na sesji, to była przedostatnia sesja w tym roku, podczas pierwszego czytania także zapoznawali się z założeniami budżetu na przyszły rok, a wieczorem we wtorek spotkaliśmy się z naszymi koleżankami i kolegami, z którymi razem budujemy ważny samorządowy projekt dla Dolnego Śląska, Dolny Śląsk, wspólna sprawa, także pozdrawiam wszystkich samorządowców z Dolnego Śląska i zapraszam do współpracy w ramach stowarzyszenia. Także moi drodzy, jeszcze raz dla tych wszystkich, którzy się włączyli, pozdrawiam bardzo serdecznie z wrocławskiego lotniska. Ja czekam sobie na samolot, na chwilę znikam, ale garść najważniejszych informacji, szybciutki przegląd, co się wydarzyło w środę. W środę podsumowywaliśmy efekty prac w ramach naszego programu To Rewolucja, za to dziękuję bardzo serdecznie prezesowi Bala Wejderowi, całej ekipie MPK. Słuchajcie, Aleja Halera. Przypomnę wam, że wcześniej tam położyliśmy 1500 metrów toru pojedynczego. Po zakończeniu prac w tej chwili prowadzone są jeszcze takie wykończeniowe historie, a myślę, że obserwujecie, przejeżdżając ulicą Halera, jak to się wszystko zmienia. Myślimy tam także o zielonym torowisku. Prace były także w ciągu ulicy Legnickiej. To trwa drugi etap w okolicach, albo na placu Jana Pawła II trwa drugi etap. Tam układamy nowe rozjazdy właśnie od strony ulicy Legnickiej. Prace na placu Jana Pawła II potrwają niestety do czerwca przyszłego roku, bo tam są cztery kierunki. My te wszystkie cztery kierunki musimy przepracować, musimy znowu mi kamerka ucieka, co za kamerka. Musimy przepracować, ale moi drodzy, warto, aby tramwaje mogły bezpiecznie i szybko tamtędy przemykać. Moi drodzy, no i trwa także na skrzyżowaniu ulicy Widok, Kazimierza Wielkiego i Szewskiej. Trwają już prace na ostatnim etapie, to jest dobra informacja, wymiany rozjazdów w ulicy Widok. Rozjazd jest już ułożony, w tej chwili łączymy go z torami. Dobrze to wygląda, trwają także prace wykończeniowe. Co jeszcze wam pokazałem w środę? W środę wam jeszcze pokazałem nowe boisko, które przygotowujemy w przyszkole podstawowej numer 68 na ulicy Szczęśliwej. Ponad 1 200 000, tyle nas to kosztowało. Zamontowaliśmy nowe oprawy oświetleniowe, uporządkowaliśmy teren. To jest boisko do gry w siatkówkę, w koszykówkę z piłkochwytami, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, taki tor do rolek. Naprawdę pięknie to wygląda. Moi drodzy, lecimy dalej. W czwartek, czyli wczoraj, poznaliśmy sponsora tytularnego naszego stadionu. Tarczyński Arena, tak się będzie nazywał stadion miejski, stadion Wrocław. Jestem dumny, zadowolony, bo pierwszy raz od 10 lat udało się pozyskać poważną firmę, która będzie właśnie sponsorem tytularnym. To, co jest, moi drodzy, ważne, to, że jest to firma lokalna, choć działająca globalnie. Duży, potężny gracz, spółka giełdowa, ale działająca lokalnie. Serce tej firmy bije tutaj, we Wrocławiu, koło Wrocławia. Jeszcze raz dziękuję panu Jackowi, Elżbiecie Tarczyńskim za to, że zdecydowali się podpisać z nami ten kontrakt. Umowa na 6 lat, 14 milionów złotych. Naprawdę wielka historia, która odciąży nasz budżet i pozwoli stabilizować sytuację finansową stadionu. Wczoraj, moi drodzy, sesja, na której omawialiśmy, czy było pierwsze czytanie budżetu, o tym już mu mówiłem. Spotkałem się z nową panią ambasador Indii. Bardzo fajne spotkanie, no i później spotkania, które uwielbiam, czyli spotkania z małżeństwami z wieloletnim stażem. Łącznie, słuchajcie, już w tej kadencji spotkałem się z ponad 400 takich par miałem przyjemność spotkać. To prawdziwy zaszczyt. Fajne osoby, fajni ludzie. Nie dość, że z sobą spędzili wiele lat, to jeszcze po prostu to są budowniczy Wrocławia. Także wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. No i
Moi drodzy, piątek, zawsze zapraszamy się na jarmark bożonarodzeniowy, także przyjdźcie. Strefy gastro i te strefy handlowe czekają na Was. No właśnie, ja sobie lecę, także będziecie mieli chwilę spokoju. Cały czas zmienia się także organizacja, to w kwestiach jeszcze drogowych, organizacyjnych. Cały czas zmienia się organizacja ruchu na remontowanym placu społecznym. Moi drodzy, pamiętajmy o tym wczoraj, bo o tym nie powiedzieliśmy. Moi drodzy, wczoraj był dzień walki z przemocą wobec kobiet. Rozpoczęliśmy w istocie taki miesiąc, czas, w którym o tych sprawach będziemy mówić wyjątkowo dużo. To ciągle duży problem społeczny w całej Polsce, bez względu na skalę miasta, w dużych, w małych miastach te problemy występują. Chcemy o nich właśnie w tym czasie mówić w sposób szczególny. No dobrze, iluminacje świetne pojawiają się na wrocławskich ulicach, w szczególności w centrum miasta. W sobotę i w niedzielę pod Halą Stulecia, pod Iglicą, moi drodzy, targi staroci. W sobotę kibicujemy Śląskowi Wrocław. Tak, mamy nadzieję i liczymy na zwycięstwo. Andrzejki, to o Andrzejkach już mówiliśmy. No i wiele, wiele innych imprez, o których możecie przeczytać na naszej stronie internetowej wrocław.pl albo na mojej stronie internetowej. Ja jeszcze chcę tylko Wam pokazać, że ukazał się nowy numer naszego publikatora wrocławskiego, w którym znajdziecie tylko i wyłącznie najświeższe i tylko i wyłącznie sprawdzone informacje na temat tego, co dzieje się w naszym mieście. Piszemy o COVID-zie, piszemy właśnie o Wrocławiu bez przemocy, o tym, jak i co powinniśmy robić, aby eliminować przemoc wobec kobiet. Piszemy o nowych tramwajach, pokazujemy nasz nowy tramwaj Modelus Gamma, takich będziemy mieli, przypomnę, 46. Piszemy o nowych punktach obsługi pasażera, które uruchomiło wrocławskie MPK. Piszemy o tym, że ruszają konsultacje, jeżeli chodzi o tramwaj wodny we Wrocławiu. Piszemy o nowym akwaparku na Zakrzowie, który powstanie do roku 2024. Piszemy o tym, jak może wyglądać remont mostów osobowickich, jak wygląda koniec prac w tunelach na placu Dominikańskim. No, tych zadań inwestycyjnych jest całe mnóstwo. Piszemy także o targach, które będą w Hali Stulecia, targi dobrych książek. Już dzisiaj Was bardzo serdecznie zapraszam. Naprawdę bardzo dużo tych informacji, ale żeby je sobie spokojnie się z nimi zapoznać, to po prostu dopadnijcie gdzieś to wydanie wrocław.pl. No dobra, słuchajcie, to ja lecę zaraz boarding. Pozdrawiam wszystkich w takim razie bardzo, bardzo serdecznie. Do miłego, życzę dobrego weekendu. Ja będę się odzywał i będę mówił i pokazywał, co się dzieje głównie we Wrocławiu. Także miłego dnia i dziękuję dzisiaj za obecność. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.